Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, a w zasadzie witamy z małym opóźnieniem, jak zwykle drobne problemy techniczne, ale wszystko już wróciło do normy. Cieszę się z dzisiejszego naszego spotkania. To będzie na pewno bardzo wartościowy dla nas wszystkich wieczór. Mamy wyjątkowego gościa, Radek Jankowski. Dzień dobry. Cześć Ela, witam wszystkich. Bardzo miło gościć Ciebie jak zwykle. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić o temacie mocno gorącym, o flipowaniu na udziałach. Tak to się teraz modnie nazywa, tak? Flipy na udziałach. Natomiast jest to nic innego jak po prostu obrót tymi nieruchomościami, które mamy w częściach ułamkowych, bo właśnie o tym typie współwłasności dzisiaj będziemy rozmawiać. Będziemy chcieli tutaj z Radkiem przedstawić Wam wszystkie za i przeciw właśnie tego typu inwestycjom, tak żebyście sami mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest dla Was opcja, czy nie, ale też żebyśmy mogli dobrze zrozumieć tą współwłasność, bo jak wiemy, wielokrotnie współwłaścicielami stajemy się nie tylko wskutek tego, że kupimy sobie udział w nieruchomości, ale na przykład wskutek tego, że odziedziczymy nieruchomość w spadku albo zostanie ona darowana nam i jeszcze kilku osobom, albo na przykład się rozwiedziemy, tak? I wtedy powstaje współwłasność w częściach ułamkowych i właśnie wtedy każdy ze współwłaścicieli ma możliwość swobodnego rozporządzania swoim udziałem. O tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy. Dzisiaj dość krótko, bo tylko 40 minut do godziny, natomiast całodzienne szkolenie, warsztaty praktyczne, 10 godzin, to tutaj będziemy mogli się spotkać w Warszawie z Wami 16 lutego, ale o tym też Wam dzisiaj powiemy. No dobrze, drodzy Państwo, czy nasz cel na dziś to przede wszystkim pokazać, czy w ogóle wchodzić w te inwestycje, jak inwestować w nieruchomości w 2024 roku, bo wciąż tak styczeń planujemy, zastanawiamy się, czy klasyczne flipy, czy może coś bardziej skomplikowanego. No i dzisiaj skupimy się właśnie na tym, jak obracać udziałami, ale ponieważ obrót nieruchomościami jakimikolwiek, jakie by nie, to nie były, czy te z takim stanem prawnym poukładanym, czystym, skomplikowanym, to wszystko to wymaga wiedzy, a my jesteśmy dzisiaj po to, żeby tą wiedzę Wam przekazać. I teraz kilka jeszcze kwestii organizacyjnych, żebyśmy później już nie tracili na to czasu. Otóż tak, jeżeli zostaniecie do końca, to na końcu zrobimy sobie sesję Q&A po to, żeby tutaj nie rozbijać tej dyskusji, bo często też jest tak, że na przykład moje pytania będą zadane w trakcie tego webinaru, a też Wy to poruszacie już w komentarzach, więc najpierw zrobimy sobie po prostu takie kompendium wiedzy od nas, a później będziecie Wy te pytania zadawać. Oczywiście w trakcie naszych wypowiedzi też je wpisujcie, my będziemy je wtedy po kolei odczytywać. Oczywiście dostaniecie linki do materiałów, przedstawimy Wam też opcje na udział w wydarzeniach, które razem z Radkiem prowadzimy. Po tym webinarze, kto zechce, będziecie mogli mieć dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, no i oczywiście zapisać się na newsletter prawny, który prowadzimy i tam dostajecie co chwilę nowinki z zakresu prawa, biznesu, mówimy o tym, co dzieje się na rynku, także też zachęcamy do aktywnego pobierania tego newslettera, bo tam macie też kompendium darmowej i aktualnej wiedzy. No dobra, witam Was, widzę, że jest bardzo dużo osób, też sporo znajomych, cieszę się.
No dobra, i teraz co? Ja szybko tylko powiem tym osobom, które widzą się ze mną po raz pierwszy, co ja zawodowo robię, też żebyście wiedzieli, o co w razie czego możecie mnie pytać i z jakich gałęzi prawa. Jestem radcą prawnym, specjalizuję się oczywiście w prawie nieruchomości, ale też w takich tematach jak na przykład podziały majątków, działy spadków, tematy związane z eksmisjami, czynszami. To jest też moja codzienna praktyka, taka zawodowa. Obsługuję deweloperów, fliperów, ale też klientów indywidualnych, którym to przedsiębiorcy zaszli za skórę. Jestem też autorką Akademii Prawa Nieruchomości. To tak pokrótce o mnie, więcej możecie przeczytać w internecie. Natomiast teraz oddam głos mojemu gościowi, to jest Radek Jankowski, przedsiębiorca, inwestor. Radek, myślę, że ty się najlepiej sam przedstawisz. Powiedz, co teraz jest głównym korem twojej działalności zawodowej? Elu, ja przede wszystkim inwestuję w nieruchomości i skupiam się na rozwiązywaniu trudnych stanów prawnych, gdzie pomagamy ludziom bardzo często rozwiązać kwestie, które przez lata wydawały się dla nich nierozwiązywalne, gdzie mieli masę problemów, czy to finansowych, czy w układach rodzinnych, tak to nazwijmy, że w relacjach rodzinnych, a my odnajdujemy, czy znajdujemy rozwiązania, które pozwalają wyjść im z tych problemów. Teraz u nas na topie jest w szczególności kwestia osób bardzo mocno zadłużonych, gdzie wykorzystujemy przepisy o upadłości konsumenckiej i wyprowadzamy te osoby na prostą, gwarantując im środki na dalsze życie na w miarę przyzwoitym poziomie. Na tym się przede wszystkim skupiam. Jeżeli chodzi o taki moją specjalizację, no to ja jestem od off-marketowego pozyskiwania nieruchomości i znajdowania czy ludzi, czy w szczególności spadkobierców. Jak wiesz, jestem także kuratorem sądowym, zajmuję się spadkami nieobjętymi. We wszystkich tych sprawach, gdzie mamy pustostany, mamy jakieś porzucone nieruchomości, mamy problematyczne nieruchomości, na przykład zapuszczone, gdzie wszyscy sąsiedzi dookoła nie są w stanie sobie z tym poradzić i mają, że tak powiem, nieprzyjemny zapach na klatce, zdarza się, że z naszą pomocą w ciągu kilku tygodni, kilku miesięcy możemy tą sytuację wyprostować, znaleźć spadkobiercę i przeprowadzić postępowanie spadkowe. No i jeszcze teraz zajmujesz się również działalnością dydaktyczną. No to tak powiedzmy, głównie mogę szczerze powiedzieć, cała moja działalność dydaktyczna jest związana z tobą. Tak naprawdę pojawiłem się u ciebie na Akademii Prawa Nieruchomości. Chyba musiałaś stwierdzić, że mam jakiś talent, wpadłem ci w oko, może tak to nazwijmy. I od tamtej pory nazwijmy to, że jestem dla ciebie takim wsparciem, dzielę się swoją wiedzą, pokazuję pewne modele transakcji, pokazuję przede wszystkim transakcje, jakie realizujemy, skupiając się nie tyle na samej transakcji, bo wiadomo, jako przedsiębiorcy naszym celem jest zarobienie pieniędzy. Gdybyśmy działali inaczej, to mówiąc wprost, narażalibyśmy na szkodę podmioty, które reprezentujemy, ale my przy okazji tej działalności biznesowej, która mi osobiście daje niesamowity fan, naprawdę ja po prostu uwielbiam robić to, co robię, to my też rozwiązujemy problemy, pomagamy ludziom. Trochę mnie boli, muszę powiedzieć szczerze, ostatnio mamy, tak chwilowo zmienię temat, myślę nawet mega nagonkę, nawet na nas osobiście, w zasadzie codziennie w prasie, czy tej internetowej, czy tej drukowanej, pojawiają się, no mówiąc wprost, szkalujące artykuły pokazujące całkowicie inny obraz rzeczywistości czy tego, co robimy, i nikt nie zagłębia się, nikt nie rozmawia z tymi osobami, których problemy rozwiązujemy. Ja nawet powiem szczerze, dzisiaj miałem spotkanie z kilkoma moimi partnerami, współpracownikami i bardzo wiele z tych osób dostaje regularnie życzenia na urodziny, życzenia na święta, takie po prostu niespodziewane telefony, gdzie ktoś, komu na jakimś etapie naszej działalności pomogliśmy, dzwoni i
dziękuję za to, że znalazł, czy my go znaleźliśmy, czy on na nas trafił na swojej ścieżce. Więc mówiąc szczerze, to jest niezwykle miłe. A niemiłe jest to, co możemy na swój temat usłyszeć, czy przeczytać. No tak, tak, no niestety, tak to się dzieje, ale myślę, że o tym dzisiaj sobie jeszcze porozmawiamy i między innymi dzisiejsze spotkanie pozwoli na to, żeby te wszystkie dziwne tematy, które są opisane w niepoprawny sposób, wyrwane z kontekstu, po prostu też zweryfikować. Słuchajcie, no dobra, to przejdźmy może do meritum. Dzisiaj więcej będzie mówił Radek niż ja, także tutaj trochę przepytamy naszego gościa. Natomiast słuchajcie, no, generalnie każdy rok rozpoczynamy od planowania, wyciągamy wnioski z poprzedniego roku. No i z reguły jest tak, że też no, mamy jakieś tak postanowienia. Niektórzy je realizują, inni nie. Natomiast jeśli chodzi o rynek nieruchomości, no to my tutaj zrobiliśmy sobie z Radkiem takie podsumowanie i to, co zgłaszali nam też i nasi klienci i uczestnicy właśnie Akademii Prawa Nieruchomości, generalnie z czym mają dosyć duży problem. Mianowicie rzeczywiście jest dosyć spora ilość zmian w prawie, no i też po to, żeby obracać nieruchomościami bezpiecznie, no to trzeba po prostu być na bieżąco. W związku z tym też no, zachęcamy do tego, żebyście tutaj regularnie uczestniczyli w naszych spotkaniach, bo też tą wiedzą prawną się z wami dzielimy i też zmienia się nie tylko prawo, ale i orzecznictwo i osoby, które rzeczywiście chcą dobrze, bezpiecznie działać na tym rynku, czy to jako inwestor, czy jako flipper, czy jako deweloper, czy pośrednik, czy zarządca, czy chcą w ogóle kupować nawet sami sobie na potrzeby własne, no to powinni absolutnie te wszystkie przepisy znać. Natomiast też poprzedni rok no, pokazał, że były dosyć duże zawirowania, jeśli chodzi o ceny, były spadki, później przyszedł kredyt 2%, nagły wzrost cen i tak to sobie wszystko chodziło, no ale też ten 2023 pokazał dosyć dużą konkurencję, jeśli chodzi o kupno nieruchomości, szczególnie w takich lokalizacjach dobrze zlokalizowanych, no i też stopy zwrotu z takich klasycznych flipów, przez to, że ceny poszły w górę, tak, koszty remontu poszły w górę, no to one trochę po prostu się zmniejszyły, no i też rentowność najmu spadła. I stąd też dla tych inwestorów, którzy chcieliby działać na bardziej niszowych rynkach, proponujemy też trochę wejście w taki bardziej może model bardziej skomplikowanych transakcji i między innymi są to udziały w nieruchomościach. I skąd w ogóle biorą się te udziały? To tak jak już wspomniałam na początku, najczęściej to są tematy ze spadku, z rozwodu, z darowizny. Natomiast Radek, tak ostatnio właśnie głośno w mediach o tych udziałach, między innymi na podstawie Złotej 44, ale tutaj nie będziemy mówić o tematach epickich, tylko o tych takich bardziej życiowych, codziennych, a może gdzieś tam pod koniec sobie do tej Złotej wrócimy. Natomiast pojawia się taki argument, taki jakiś wydźwięk, że może to jest jakieś nielegalne, że to jest może nieetyczne. Jak byś się odniósł do tych zarzutów? No, zacznijmy może od kwestii legalności. No, tutaj absolutnie nie mam pojęcia, co mogłoby być nielegalne. No, udział w nieruchomości można nabyć, tak jak każdą inną nieruchomość czy rzecz można nabyć, można ją także sprzedać. Są być może pewne wyjątki, na przykład już taki to jest szczegół, że mamy przykładowo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jeżeli mamy tam współwłaścicieli, 2, 3, 5 czy 7 osób, to w teorii nie można sprzedać takiego udziału, znaczy można go sprzedać, ale każdy z pozostałych współwłaścicieli ma prawo pierwokupu, więc tak jakby
nie moglibyśmy sobie wybrać, komu chcemy sprzedać, bo być może któryś z pozostałych współwłaścicieli skorzysta z tego prawa, ale nie jest nielegalne sprzedanie. Często jest bardzo duże po prostu niezrozumienie tych transakcji. Ktoś nie rozumie, że nieruchomość może mieć 5 współwłaścicieli i każdy z nich ma dokładnie takie samo prawo do tej nieruchomości i może ze swoim udziałem zrobić, co tylko mu się chce. Dość niedawno mieliśmy taką sytuację. Zgłosiła do nas gmina pewną nieruchomość problematyczną, która stoi 8 czy nawet więcej niż 8 lat pusta. Mieli tam duży problem z osobami, które dewastowały tą nieruchomość, organizowały tam jakieś imprezy, wybuchł pożar. No, generalnie był problem, sprawiała ona pewne też zagrożenie dla mieszkańców. Czy to z uwagi na te właśnie imprezy, pożar, czy po prostu, mówiąc wprost, nieprzyjemny zapach, który wokół niej się roztacza. Odnaleźliśmy współwłaścicieli w tej nieruchomości, 2 rodzeństwa, jak się okazało, toczą od lat spór w sądzie o tak zwany dział spadku po rodzicach. Każdy z nich uważa, że ta nieruchomość bardziej powinna należeć do niego niż do tej drugiej osoby. No i ten spór trwa od lat, nie są się w stanie między sobą porozumieć, a nam się udało tą sprawę niezwykle prosto rozwiązać. Po prostu kupiliśmy udział w tej nieruchomości. Ci państwo nie wiedzieli, byli przekonani, że to nielegalne czy niemożliwe do zrealizowania, aby taki udział w nieruchomości sprzedać, że muszą być zgodni, a tej zgody między nimi nie było. Kiedy dogadaliśmy się z jednym z tych spadkobierców, to ta druga osoba, nie pamiętam, czy to był miesiąc, czy może 6 tygodni, kiedy także zawarła z nami umowę i całą nieruchomość udało się nabyć. W tej chwili jest już całkowicie, nazwijmy to, posprzątana, w sensie fizycznym, opróżniona z tych wszystkich niefajnych rzeczy, które się na niej znajdowały i miejmy nadzieję wkrótce znajdzie nowego właściciela. I ci ludzie, mimo że oboje byli reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników, najwyraźniej nie zdających się w materii nieruchomości czy prawa nieruchomości, przez tyle lat nawet nie spróbowali rozwiązać tego problemu w najprostszy możliwy sposób, czyli sprzedając swój udział i wychodząc z tego problemu. Gdyby zrobili to 8 lat temu, nieruchomość nie zostałaby zdewastowana i nie straciłaby znacząco na wartości, bo z pięknego domu zostały po prostu zgliszcza. Natomiast co do kwestii etycznych, to mówiąc szczerze, nie mam pojęcia, co mogłoby być nieetycznego w kupowaniu czy samych nieruchomości, czy udziałów, czy nawet wierzytelności wpisywanych na hipotekach takich nieruchomości. No, chętnie odpowiem na wszelkie możliwe pytania, jaki aspekt tej działalności może być nieetyczny. Cela. No tutaj właśnie. Case, to cóż mamy mieć sobie do zarzucenia? Dokładnie, wszystko jak najbardziej tutaj z punktu widzenia prawnika z wieloletnim doświadczeniem, jak najbardziej stwierdzam, że sprzedaż udziału w nieruchomości jest legalna, jest możliwa, każdy ze współwłaścicieli ma możliwość sprzedać, obciążyć taki udział, darować go, tak samo jak ma możliwość, kiedy ma mieszkanie wyłącznie na siebie, czy na przykład z małżonkiem, to też można takie mieszkanie na przykład podarować 50 osobom, które to nabędą wtedy taką nieruchomość w częściach ułamkowych i na to pozwalają przepisy prawa. I oczywiście, jak w każdym zawodzie, tak i w nieruchomościach mogą zdarzyć się i na pewno są osoby, które działają nieetycznie i nawet nielegalnie, ale wtedy też z takimi osobami, tak, nie po pierwsze,
nie musimy współpracować, a jeżeli są to działania nielegalne, no to określone organy wtedy sprawę mogą załatwić. Natomiast tutaj pojawił się taki komentarz, że ludzi to boli, że to jest kupowane taniej, nie potrafią zrozumieć, skąd to się bierze. Ja tutaj krótko powiem od siebie i zaraz chciałabym, Radek, żebyś też się do tego ustosunkował. Trudno mi powiedzieć, co ludzi boli, tak, bo to trzeba iść do lekarza, natomiast, chociaż do prawnika też się chodzi, przychodzi, jak coś boli. Natomiast dlaczego udział kupowany jest tani? Może to należy wytłumaczyć. Oczywiście wielokrotnie na początku, kiedy współwłaściciel chce sprzedać tylko swój udział, to jest rzeczywiście tak, że współwłaściciele często dyktują cenę za udziały, tak jakby było to rzeczywiście na przykład połowę wartości rynkowej, bo przysługuje im 50%. Oczywiście udział, to jeżeli ktoś to kupi w takiej cenie, no to jest okej. Natomiast dlaczego on jest z reguły tańszy? No dlatego, że no jest to jednak pewien kłopot. No nie zawsze interesy współwłaścicieli są spójne. Mało tego, kiedy kupujemy ułamkową część nieruchomości, to na taką ułamkową część nieruchomości nie da się uzyskać kredytu hipotecznego, czyli też część klientów tego nie będzie chciała kupić. Kolejna kwestia, wielokrotnie też jest tak, że jeżeli kupujemy tylko udział w nieruchomości, to kupując ten udział niekoniecznie mamy zapewnione korzystanie z nieruchomości i tutaj niedoświadczeni uczestnicy rynku nieruchomości bądź osoby, które właśnie nie rozumieją tej tematyki współwłasności, mówią: jak to? Przecież ja mam udział w nieruchomości, to ja mogę tam zawsze wejść. Nie, niekoniecznie, dlatego że jeżeli w posiadaniu nieruchomości jest na przykład inny właściciel i ma w posiadaniu całą nieruchomość, albo jak ma to wielokrotnie miejsce, jesteśmy współwłaścicielami, ale w naszej nieruchomości na przykład zamieszkuje lokator, tak, który na przykład nie chce się wyprowadzić i jeszcze nie daj Boże nie płaci, no to również mówimy tutaj, że jest to nieruchomość z tak zwanym skomplikowanym stanem prawnym i trudno się dziwić, że taki udział musi być tańszy, dlatego że po to, żeby móc swobodnie z takiego udziału następnie korzystać, nim rozporządzać, czy też dojść do na przykład tego, że będziemy w 100% właścicielami takiej nieruchomości, to się wiąże z koniecznością wykonania szeregu różnych czynności, a niejednokrotnie z wniesieniem sprawy do sądu o zniesienie współwłasności. No i tutaj też nie możemy przewidzieć, ile taka sprawa potrwa. Natomiast jeżeli mamy wiedzę, jak właśnie podejść do takich transakcji i taką właśnie wiedzą dzielimy się na prowadzonych przez nas warsztatach, no to też robiąc audyt takiego tematu jesteśmy w stanie to mniej więcej określić i wtedy zaproponować określoną cenę. Ale no tak jak wspomniałam, no ta nieruchomość, te udziały w tej nieruchomości dokładnie, no one muszą być tańsze, bo to nie jest odrębna własność, to nie jest typowe spółdzielcze własnościowe, które to kupujemy i de facto od razu mamy opcję nawet, można powiedzieć, sprzedaży dalej, tak? Tylko tutaj z reguły trzeba, no krótko mówiąc, ten stan prawny uregulować. Jakbyś, Radek, jeszcze dodał od siebie, dlaczego udział był tańszy? No, jeszcze jeden taki banalny przykład można podać. Często zdarza się taka sytuacja, w której właściciele nie mają ze sobą kontaktu. Jest to na przykład dalsza rodzina, zmarł ktoś, kto nie posiadał własnych dzieci. Te udziały się rozczłonkowały na dalszych członków rodziny, którzy nie utrzymują żadnych relacji. Bardzo często zdarza się, że któryś z tych współwłaścicieli wyjechał ileś lat temu za granicę. Nikt nie wie, co się z nim dzieje. Są takie sprawy, że ludzie wyjechali za granicę, tam umarli, nie można ich odnaleźć, nie można odnaleźć ich spadkobierców, często którzy nie mają już żadnej relacji z Polską. I kiedy taki żyjący współwłaściciel ma taką
problematyczną nieruchomość, którą nie jest w stanie nic zrobić sam, w tym sensie, że nie może zebrać wszystkich współwłaścicieli i sprzedać całości po cenie rynkowej, to oczywistym jest, że ten jego udział jest po prostu mniej wart niż licząc nominalnie ta 1/2, 1/4, 1/3 czy 1/80 w nieruchomości. My kupując taki udział bierzemy na siebie to, że rozwiążemy ten stan prawny, uregulujemy go i bierzemy też na siebie ryzyko, że tego się nie uda zrobić, bo nikt nikomu nie da gwarancji, że odnajdziemy tych spadkobierców. Może się okazać, że regulowanie stanu prawnego potrwa kilka lat. Może się okazać, że tym ostatecznym spadkobiercą będzie gmina ostatniego miejsca zamieszkania takiej osoby, a kiedy ta osoba zmarła za granicą, sprawa się jeszcze bardziej znacząco komplikuje, więc trudno oczekiwać, żebyśmy płacili cenę nominalną, wartość rynkową w tym sensie za udział, kiedy wiemy, że kilka lat, a bardzo często jest to kilka lat, zajmie nam prostowanie stanu prawnego. To, że w tym czasie, gdy prostujemy stan prawny, możemy być jednocześnie w posiadaniu nieruchomości, czerpać z niej pożytki, nie jest też nielegalne i nie jest też nieetyczne. Przede wszystkim najczęściej się okazuje, że te nieruchomości są w bardzo słabym stanie technicznym, wymagają nakładów na remont i my, nieważne czy mamy 1/2, 1/3 czy mniejszy udział, sami ponosimy wszystkie koszty tego remontu, nie obciążamy nimi pozostałych współwłaścicieli, co też zrozumiałe jest, kiedy wynajmiemy taką nieruchomość jako tylko współwłaściciel, że pobieramy całe pożytki z takiej nieruchomości, bo kompensują nam te wydatki, jakie ponieśliśmy, czy w ten sposób kompensujemy wydatki na chociażby remont. Każdy też ze współwłaścicieli ma przecież prawo rozliczać się z nami, zarówno z poniesionych kosztów, a także z otrzymanych pożytków. Więc niemal zawsze jest tak, że gdy kupujemy udział w nieruchomości, nieruchomość z tym nieuregulowanym stanem prawnym, to my de facto kupujemy problem, który my zobowiązujemy się rozwiązać. Gdyby to było tak, że to nie jest skomplikowane, to każdy by po prostu przeprowadzał takie inwestycje. Często teraz się przewija w komentarzach, że flipowanie to jest jakiś banał. Kupić, tanio wyremontować i sprzedać. No każdy mógłby to robić. Nie trzeba pracować, w ogóle fliperzy to nie pracują. To naprawdę jest stek bzdur. To jest totalny stek bzdur i trzeba głośno powiedzieć, że czy flipowanie tymi stanami prawnymi to naprawdę ciężka robota, niekiedy wymagająca, mówiąc wprost, kilkunastu godzin na dobę, aby doprowadzić sprawę do końca. No właśnie, no ale też jak już jesteśmy przy cenach, no to na pewno tutaj nasi widzowie zaraz zadadzą nam pytanie, które chyba uprzedzę, to w takim razie za ile kupić ten udział i czy możesz zdradzić, jaki najtańszy udział udało ci się kupić? Jaki najtańszy udział udało mi się kupić? Mi osobiście udało się kupić udział w nieruchomości w Warszawie za, żebym nie skłamał, chyba 1000 zł. 1000 zł. Ale co szło za tym udziałem? Ta nieruchomość była pusta od 2007 roku. Była w totalnie zdewastowanym stanie i pan, który sprzedawał ten udział, miał zadłużenie z tytułu różnych opłat, których nie ponosił za ten udział w kwocie ponad 100 tysięcy złotych. I on był oto w takiej sytuacji. Odziedziczył nieruchomość wraz ze swoim rodzeństwem i niestety jest jedyną żyjącą osobą. Obie siostry wkrótce po tym, jak udział odziedziczyły, w tej nieruchomości wraz z nim niestety zmarły. Miały wiele dzieci z różnymi partnerami, te dzieci były w różnych częściach świata, to też ten biedny pan nie był w stanie nawet ustalić spadkobierców, aby uregulować stan prawny tej nieruchomości.
skierować sprawę do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Nie był sobie w stanie z tym poradzić, ale był jedyną żyjącą osobą, która jest współwłaścicielem tej nieruchomości. Co go spotkało? Spotkało go to, że to do niego o opłaty za czynsz i wszelkie inne opłaty związane z nieruchomością zwracała się spółdzielnia czy inne instytucje, a on z tego lokalu nie mógł korzystać, bo nie stać go było na remont. Dosłownie lokal bez okien, był to jeden wielki gołębnik, mówiąc wprost. I ten pan sam popadł w gigantyczne problemy finansowe, miał komornika od wielu lat, a pracował w pomocy społecznej i pomagał innym ludziom, chodził po różnych instytucjach i nikt nie był w stanie mu pomóc. No i teraz można powiedzieć, super, kupić udział w jakimkolwiek lokalu w Warszawie za kilka tysięcy, czy mniej nawet niż kilka tysięcy złotych, to rewelacyjna transakcja. Kto to w ogóle myślał, żeby to było etyczne? Ale to właśnie dzięki tej transakcji rozwiązaliśmy te problemy tego pana, ponieważ jednocześnie zostało przeprowadzone postępowanie upadłościowe. Wszystkie te długi, które miał, wszystkie problemy z komornikami, z wierzycielami zostały rozwiązane, ponieważ kiedy usiadł mu na koncie komornik, na jego wynagrodzeniu usiadł komornik, to także nie był on w stanie płacić innych swoich zobowiązań, więc miał nie tylko wierzycieli w postaci tej wspólnoty z nieruchomości, ale także z innych, miał także innych wierzycieli, jakby tych swoich ze swojej, powiedzmy, życiowej działalności, którym nie był w stanie płacić zobowiązań. No i kiedy my przyszliśmy do niego i okazało się, że możemy dość łatwo poprowadzić mu proces wyjścia z tej sytuacji, to w zasadzie do dzisiaj regularnie ten pan się odzywa i dziękuję za pomoc. Co więcej, my mu znaleźliśmy lokal, w którym on aktualnie mieszka i ma dwukrotnie mniejsze koszty utrzymania tego lokalu niż lokal, w którym mieszkał wcześniej. Więc oczywiście z jednej strony, kiedy uregulujemy stan prawny tej nieruchomości, odnajdziemy tych wszystkich spadkobierców rozsianych po całym świecie, to zarobimy bardzo duże pieniądze. No, nominalnie to będzie kilkaset tysięcy złotych prawdopodobnie. Ale z drugiej strony rozwiązaliśmy człowiekowi problem i uważam, że to jest świetny przykład uczciwego zarobku za dobrą i fajnie zrealizowaną robotę. Więc to jest chyba taki najtańszy udział. Mam wspólnika, z którym się zresztą dzisiaj widziałem, pozdrawiam cię Adam, który kupił najtańszy udział za 5 zł w nieruchomości, a kupił za 5 zł dlatego, że kupił od 5 osób i każdy zapłacił po złotówkę. I teraz możecie się zastanowić, kurczę, udział za złotówkę, co to musi być, żeby ktoś sprzedał udział za złotówkę? Pewnie każdy by tu podniósł rękę, że też by taki udział kupił. A tak się składa, że ci ludzie szukali rozwiązania wiele lat na swój problem i nigdzie nie mogli go znaleźć, a mimo że mieli bardzo mały udział w nieruchomości, to oni byli ścigani za wszelkie opłaty i dla nich sprzedaż tego udziału była rozwiązaniem wszystkich ich problemów finansowych. Więc czasami faktycznie... No właśnie. Ale za tym tanim zakupem stoi jakiś problem, który trzeba wiedzieć, jak rozwiązać legalnie i etycznie, aby to była sytuacja win-win dla wszystkich. No właśnie, do kancelarii bardzo często zgłaszają się osoby nawet nie po to, żeby sprzedać udział, bo wielokrotnie nie wiedzą, że bez zgody pozostałych współwłaścicieli takiej sprzedaży będą mogli jej dokonać. I są to sytuacje bardzo przykre, że właśnie tak jak wspomniałeś, pozostali współwłaściciele zadłużyli lokal i muszą to spłacać, ale też często jest to taka sytuacja, że na przykład stali się współwłaścicielami, bo odziedziczyli coś, a mieszkają załóżmy w Australii
i dla nich ta nieruchomość, ten udział w nieruchomości stanowi tylko i wyłącznie problem, bo wielokrotnie nie znają się z tą rodziną, nie utrzymywali kontaktów i dzwonią z pewną obawą, że no dobrze, no wiem, że mam ten udział, ale też, no jak wiadomo, posiadanie udziału to nie tylko korzyści, ale i obciążenia. Mają obawy co do tego, że jeżeli właśnie pozostali współwłaściciele na przykład nie będą płacić za mieszkanie, albo coś się stanie, albo lokal będzie, budynek na przykład będzie wymagał rozbiórki, że będą musieli w tym uczestniczyć i to są słuszne obawy i też wielokrotnie dlatego chętnie chcą, no powiem wprost, pozbyć się takiego udziału po to, żeby no, nie mieć tego kłopotu, bo to, gdzie my jako na przykład inwestorzy możemy widzieć potencjał, bo po prostu wiemy, jak sobie z tym problemem poradzić, to też nie wszyscy mają taki sposób myślenia, też nie każdy musi po prostu chcieć to robić, mieć czas, to są też emocje, to są też kontakty z rodziną, której czasami nie chcemy oglądać i dlatego dużo prościej jest po prostu to zbyć. Tutaj widzę bardzo też taki komentarz adekwatny do tego, co Radek powiedział. Pan Marcin ma 50% udziału gospodarstwa, współwłaściciele gnębią mnie psychicznie. Właściciela zdewastował budynek gospodarczy i dopuścił się czynów karalnych na tym terenie i sprawa trwa na policji. Tak, takie sytuacje zdarzają się dość często, no i też wielokrotnie osoby po prostu chcą wtedy, krótko mówiąc, pozbyć się takiego problemu. Okej, no dobra, Radek, powiedz w takim razie, gdzie tutaj z punktu widzenia już takiego biznesowego, no bo powiedzieliśmy sobie o pewnych zagrożeniach wynikających ze współwłasności, no ale też jednak, no jeżeli mamy kupować ten udział, no to widzimy też pewną opcję na to, żeby zarobić, no bo jeżeli poświęcimy czas, musimy też zdobyć określoną wiedzę, żeby wiedzieć, jak te stany prawne regulować, no to trudno się dziwić, że chcemy na tym zarobić. I jak z twojej perspektywy to wygląda, powiedz, jak ty to widzisz i dlaczego tak bardzo lubisz udziały? Ela, przede wszystkim, gdyby regulowanie stanów prawnych, szczególnie nieruchomości w udziałach, było proste, tak jak już wspomniałem, każdy by to robił. Tak naprawdę my, mając tą wiedzę i praktykę, jak działać, ty w szczególności uczysz, no, myślę, że tu jesteś absolutną liderką, jeżeli chodzi o nasz kraj, z wiedzy w ogóle o nieruchomościach. Prekursorką idei promowania tych trudnych nieruchomości, inwestowania czy w udziały, czy w nieruchomości zadłużone, to kiedy człowiek poświęci czas, zainwestuje tak naprawdę w siebie, pozna te wszystkie schematy, pozna różne możliwe rozwiązania, to zauważy, że pewne modele działania są, no nie powiem, że proste, ale są w miarę przystępne dla każdego. I te modele można stosować w różnych stanach faktycznych. Więc kiedy do nas wpływają takie, nazwijmy to tematy, tak to najczęściej określamy, udziałowe, to jesteśmy szybko w stanie przeanalizować, czy my ten problem jesteśmy w stanie rozwiązać i jaką faktycznie dla nas ma wartość taki udział. I niekiedy się okazuje, że my płacąc faktycznie 30, 40, czasami może 50%, rynkowej wartości, znaczy rynkowej w przeliczeniu na wysokość udziału, wartości za taki udział, jesteśmy w stanie zarobić bardzo fajne pieniądze i idąc tym modelem, który znamy, rozwiązać problem i sprzedać całą nieruchomość. Więc czasami kupujemy niezmiernie tanio, a czasami kupujemy nawet znacząco powyżej ceny rynkowej. Wiem, że może to się nie spotkać z aprobatą, jak to przepłacamy, ale czasami naprawdę warto przepłacić, bo możemy dostrzec sytuację, taki model działania, w którym już widzimy, że pozostałe udziały uda nam się kupić znacząco taniej i wtedy warto za ten pierwszy kolokwialnie przepłacić, żeby zarobić później na kolejnych udziałach. Czasami jest tak, że stan prawny nieruchomości jest tak
zmatwamy, że tu się, nie chcę tego powiedzieć, ale tak się czasami zdarza, nie da rozwiązać tego problemu. To zagmatwanie z racji na tempo pracy naszego wymiaru sprawiedliwości będzie trwało przez kolejnych 10 lat. Więc warto zainwestować w taki udział, kupić go czy za cenę rynkową, czy nawet trochę wyższą niż ta nominalna cena rynkowa i objąć taką nieruchomość w posiadanie, wiedząc, że regulowanie tego stanu prawnego potrwa jeszcze przez lata i po prostu inwestujemy w taką nieruchomość, którą trzymamy w naszym własnym portfelu, najczęściej z przeznaczeniem na wynajem. No to jaki model, w jakiej sytuacji zastosować, to tego, powiem tutaj, że razem uczymy w ramach Twojej Akademii Prawa Nieruchomości i pokazujemy na konkretnych case'ach, jakie działania przynoszą jaki skutek. Bardzo często jest tak, że ci współwłaściciele ułamkowych części nieruchomości mają problem takiej natury, że to jeden z nich jest bardzo mocno zadłużony, mówiąc wprost, zadłużony ponad wartość jego udziału i pozostali współwłaściciele są totalnie zblokowani, nie mają żadnego ruchu. Czy wydaje mi się tak naprawdę, że nie mają żadnego ruchu? My wiedząc, jakie tutaj można podjąć działanie, jesteśmy w stanie bardzo szybko im ten problem rozwiązać, a przede wszystkim rozwiązać problem tego zadłużonego i wyciągnąć go z tego stanu zadłużenia i pozwolić mu, że tak powiem, wyzerować swoje konto i zacząć od początku. No właśnie i tutaj też ja chciałabym jeszcze dodać, bo bardzo często spotykam się z takim pytaniem, czy to jest dla mnie te udziały, czy to nie jest zbyt skomplikowane, zbyt trudne, czy może jednak lepiej pozostać przy takich typowych transakcjach. I ja zawsze odpowiadam, to zależy, tak? To jest ulubiona oczywiście odpowiedź prawników, ale rzeczywiście tak jest. Jeżeli chcemy mieć transakcje takie w 100%, no można, znaczy w 100% to nigdy nie ma pewnej transakcji, tak? No bo możemy kupić nieruchomość i ktoś się, na przykład sprzedawca się nie wyprowadzi, albo sprzedać nieruchomość, a kupujący nie zapłaci. Takie sytuacje też wbrew pozorom się zdarzają, natomiast albo okaże się, że kupiliśmy nieruchomość od osoby, która na przykład jest ubezwłasnowolniona, no i taka transakcja z mocy prawa będzie nieważna. Jak wiemy, nie ma czegoś takiego jak możliwość sprawdzenia tego, bo nie ma rejestru osób tak ubezwłasnowolnionych. Takie sytuacje zdarzają się rzadko, ale się jednak zdarzają. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani tym, żeby rzeczywiście działać na mało konkurencyjnym rynku i z dość niskimi progami wejścia, dlatego że no wiemy, że teraz ceny nieruchomości rzeczywiście są wysokie i żeby zacząć klasyczne takie flipy, no to jednak musimy mieć więcej kapitału niż kilka lat temu, żeby w ogóle zacząć obracać nieruchomościami, żeby chociażby mieć na ten zadatek, tak? I na pierwszą nieruchomość, no to tutaj, tak jak Radek powiedział, udziały czasami można kupić bardzo, bardzo tanio. No oczywiście trzeba nauczyć się tego, gdzie takie tematy też szukać. No i też właśnie przede wszystkim jak to analizować, żeby przypadkiem nie okazało się, że okej, no co prawda zapłaciliśmy mało, no ale tego nic nie wyjdzie, tak? I też, żeby to wszystko robić, no to musicie mieć pewien system, który my właśnie pokazujemy podczas warsztatów, uczymy właśnie, jak zrobić pełną analizę, due diligence, czy w ogóle wchodzić w temat, czy nie. Następnie mówimy, jaki właśnie model inwestycyjny wybrać, dlatego że tutaj akurat udziały umożliwiają tak jakby łączenie pewnych strategii, tak jak Radek powiedział, planując sobie, że załóżmy finalnie będziemy znosić współwłasność, to już do tego czasu możemy na przykład posiadając taki udział w nieruchomości na przykład wynajmować, tak? I tu w zależności od okoliczności faktycznych, no to też będziemy wtedy wybierać dany schemat działania. Następnie też uczymy tego, no bo z tym wszystkim związane jest też to, żeby być bezpiecznym w tej transakcji, nawet jeżeli nie gdzieś tam nie inwestujemy w to bardzo dużych środków,
środków na start, no i to i tak szkoda by było je stracić, więc musimy zredagować odpowiednie dokumenty, musimy wiedzieć, jak napisać dobre umowy rezerwacyjne, umowy przedwstępne, zawsze z opcją, że no w razie, gdyby na przykład się coś nie powiodło, no to żebyśmy nie stracili na przykład całego naszego zadatku, no a później, jeżeli wszystko jest ok, tak, podpisanie i wdrożenie już tej strategii, którą sobie przyjęliśmy i finalizacja. Także cały ten system to są takie trochę klocki, jeżeli to wszystko zrobimy prawidłowo, to tego typu transakcje one wcale nie muszą trwać bardzo długo, oczywiście mogą, jeżeli będziecie chcieli robić na przykład kamienicę, gdzie jest struktura współwłasności bardzo rozbudowana, ale musimy pamiętać, że udziały to nie tylko udziały właśnie w kamienicach, tylko również w gruntach, co bardzo polecam. Udziały mogą być na przykład w kawalerce i to mogą być dosyć proste współwłasności, gdzie to są na przykład byli małżonkowie albo na przykład kilku tylko spadkobierców. To wszystko pokazujemy, dlatego warto się tego nauczyć, to nie jest też nie wiadomo jak skomplikowane. No i przede wszystkim też, jeżeli się tego nauczycie, to z racji tego, że niewiele osób się tym zajmuje, my akurat jesteśmy takimi fanami, no to też te oferty tak naprawdę spływają same. My z Radkiem no codziennie dostajemy bardzo wiele opcji, czy to do nabycia udziałów, czy właśnie, żeby kogoś wspierać przy takiej transakcji, dlatego że no jednak to jest taka wiedza bardzo specjalistyczna, praktyczna, no i też no nie uczestniczymy w tym całym wyścigu właśnie w poszukiwaniu tych tematów, nie musimy bawić się w kartki i tak dalej, no ale też tą pozycję eksperta, profesjonalisty trzeba sobie wyrobić, a nie da się tego zrobić inaczej niż poprzez po prostu działanie. No i też co jest jeszcze ważne, że zarówno kiedy działamy jako flipper, rentier, deweloper czy inwestor pasywny, no każdemu z nas zależy na to, jeżeli mówimy o temacie inwestowania biznesu, żeby no kupić jak najtaniej. No i właśnie ten model to jak najbardziej umożliwia. Tego typu też transakcje, udziały w nieruchomościach są de facto odporne na sytuację rynkową, dlatego że takie programy jak na przykład kredyt 2% czy teraz mieszkanie na start, one jakby tutaj nie spowodują jakichś zmian cen tych udziałów z tego względu, że no jakby te nieruchomości i tak, te udziały w nieruchomościach i tak no po prostu nie podlegają pod opcję tego typu finansowania. No i też jeżeli umiemy to zrobić, zrobimy audyt, dobrą właśnie analizę, no to też no jednak no te stopy zwrotu, no trudno się dziwić, że muszą być wyższe, skoro jest to dużo bardziej zaawansowany, prawda, model. Ale tak jak powiedziałam, wymaga on nabycia wiedzy. Wiedzy nie tylko takiej akademickiej, ale przede wszystkim praktycznej, dlatego tym się z Wami dzielimy i dlatego do współpracy też tutaj mam takie osoby jak Radek, które pomagają mi właśnie, żeby tak już bardzo pokazać od kuchni, jak to wygląda, gdzie takich tematów szukać, jak rozmawiać z takimi sprzedawcami, dlatego no też tak dużo naszych absolwentów odnosi ogromne sukcesy przy tego typu transakcjach. Okej, no dobra, no i teraz tak, jeżeli jesteście chętni do tego, żeby ten model inwestowania poznać, no to oczywiście z Radkiem zapraszamy Was na właśnie takie praktyczne warsztaty. Tutaj od razu uczciwie informujemy, głowy będą bolały, to jest przynajmniej 10 godzin, siedzimy cały dzień, jest mało przerw i spędzamy ten dzień razem na omawianiu i tematów takich bardzo ściśle związanych z prawem, ale też z biznesem. Omawiamy sobie te tematy z punktu widzenia również rentowności, ryzyk, ale i potencjału. Radek też ma bardzo ciekawy blog, taki swój szkoleniowy, gdzie mówi jak wyszukiwać tego typu oferty. Też mamy narzędzia, które wspierają Was w tym, żeby
takie udziały na przykład odnaleźć, bo no, niewiele tego znajdziemy tak w typowych ogłoszeniach na internecie. Także wprost może, że do nas spływa tak wiele zapytań osób, które chcą czy sprzedać udziały, czy mają jakiś inny skomplikowany stan na swojej nieruchomości. To są zapytania z całej Polski, więc nie jesteśmy w stanie sami tego przerobić. Najczęściej absolwenci akademii czy twoich szkoleń po prostu, jeżeli są z jakiegoś danego regionu, to mają pierwszeństwo i takim tematem mogą się lokalnie u siebie zająć. Więc mówiąc wprost, tego jest bardzo dużo, a jeszcze więcej mamy tematów, które my potrafimy swoimi narzędziami wyszukać i do nich dotrzeć. Także są to tematy z całej Polski. Tak, i tutaj właśnie dobrze, że poruszyłeś zasady tej współpracy, dlatego że to nie jest też tylko tak, że my jako prelegenci przekazujemy wam te oferty, ale również mamy zamkniętą grupę i na Facebooku, i na WhatsAppie, no i mamy też grupę absolwentów akademii i naszych szkoleń, gdzie wiemy, że te osoby mają już określoną wiedzę i wymieniamy się między sobą tymi ofertami, ale wielokrotnie też jest tak, że nasi absolwenci inwestują albo razem z nami, albo wspólnie, bo na przykład nie mają samodzielnie kapitału określonego na daną inwestycję, no i wtedy się po prostu wspieramy. Często też jest tak, że ja wchodzę do takiego tematu, jak na przykład wsparcie prawne, merytoryczne, tak, osoby mniej doświadczone wchodzą z kapitałem i jak to się mówi, w grupie siła, także też zawsze mamy takie webinary poszkoleniowe, gdzie też jest to takie uzupełnienie, takie kompendium wiedzy, gdzie każdy może też nas jeszcze dodatkowo zapytać i uzyskać mentoring przy swojej transakcji, bo my też zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest tak łatwo każdemu od razu zacząć. Oczywiście my dajemy pełne know-how podczas warsztatów, jak krok po kroku to robić, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że no ten pierwszy krok, taki ta pierwsza transakcja, to jest zawsze tak, a czy to już teraz, czy na pewno, a tutaj trzeba po prostu zacząć działać, także jeżeli jesteś... Jak ten pierwszy raz, no wiesz, zawsze jest duży stres, a potem to już z górki. Dokładnie, tak to jest. Okej, także słuchajcie, no zapraszamy was serdecznie, tutaj możecie już klikać, oczywiście tradycyjnie ten kod działa, od razu informujemy. Dzisiaj tylko do godziny 23:59, nie będę go później włączać, bo ja nie umiem tego uruchomić, później dzwonicie do mnie, piszecie, ja nie jestem w stanie tego zrobić, nawet gdybym chciała, bo po prostu nie umiem, to robi moje biuro. Także jak ktoś jest zdecydowany, to tak jak przy dobrej ofercie. Dobre oferty na rynku nieruchomości nie będą czekać i na rynku szkoleniowym też. Tutaj Waldek pisze, że warto mieć ten ból głowy. To warto, także. Ale tak, też rekomendujemy, żeby zostać jeszcze zawsze na wieczór, dlatego że też jeszcze później w kuluarach omawiamy sobie te wszystkie trudne przypadki, ale i nietrudne także. Networking to klucz, szczególnie w naszym biznesie, w biznesie nieruchomości. Tutaj Elu, mamy też świetny przykład w komentarzach. Wyżej Tom pisał, że kupił jedną, drugą udziału w mieszkaniu, miał 5 lat walki o zniesienie współwłasności, a ostatecznie doszło do zniesienia w drodze licytacji. Aha. Później kolejne 3 lata walki o eksmisję. I teraz, gdzie pewnie był błąd w tej transakcji, to o czym ty mówiłaś, nie było odpowiedniego audytu przed decyzją o zakupie tej jednej, drugiej udziału. Jak taki audyt poprowadzić, to jest kilka godzin naszego szkolenia właśnie przy zakupie udziałów. Jakie kolejne kroki wykonać, aby właśnie takiego błędu nie popełnić? Później pisze, Romaner zdaje się, że zakupił 1/3 udziału w mieszkaniu. Napisał, że to jest większościowy udział, no ale 1/3 to nie jest większościowy.
jest na końcu pytanie po przeprowadzeniu remontu, jak się zabezpieczyć, żeby rozliczyć to z tym przyszłym, z tymi pozostałymi współwłaścicielami. No i słuchaj, to trzeba było zabezpieczyć przed rozpoczęciem prac remontowych, bo tutaj już taki protip, powinieneś zlecić audyt i uzyskać ekspertyzę dotyczącą nakładów koniecznych i te nakłady konieczne mógłbyś rozliczyć z pozostałymi współwłaścicielami. Jeżeli ty zrobiłeś tylko remont i nie masz odpowiedniego audytu, to niestety będzie ci bardzo ciężko to rozliczyć. To znaczy oni oczywiście mogą dobrowolnie tobie spłacić swój udział w tym remoncie, ale nie muszą tego robić. Bez odpowiedniej dokumentacji przed rozpoczęciem remontu ciężko później oczekiwać, aby można go było rozliczyć. I to są te konkretne przykłady, gdzie jedna prosta rzecz, jeden prosty dokument rozwiązałby problem. A teraz, gdy pan wróci z zagranicy, jak piszesz, i zobaczy to mieszkanie, to być może cena będzie zupełnie inna. No niestety, kiedy nie mamy tej wiedzy i doświadczenia, musimy korzystać z wiedzy innych, aby wiedzieć, jak odpowiednio podejść do takiej transakcji. No właśnie, także słuchajcie, no jak widzicie tutaj, no w przeciągu tego krótkiego wieczoru naszego spotkania nie jesteśmy w stanie podpowiedzieć wam tego, jak krok po kroku to robić, ale właśnie podczas tych całodziennych warsztatów przedstawiamy cały system, później jesteśmy w bieżącym kontakcie, macie grupę wsparcia, także mamy nadzieję, że spotkamy się z wami na żywo. Też widzę, że jest z nami tutaj dzisiaj wielu uczestników, którzy już są zapisani, to są też uczestnicy całego cyklu Akademii, bo można oczywiście dołączyć do całego cyklu, także serdecznie zapraszamy. No i teraz tak, drodzy Państwo, tutaj pytań już nie widzę. Jeśli chodzi o kontakt do mnie, to wyświetla się na slajdzie. Kontakt do Radka prześlemy wszystkim, którzy oczywiście, tylko kliknijcie na ten newsletter, także będziemy wtedy mieć wasze e-maile i zarówno tą prezentację, jak i kontakty do nas podamy, ale najchętniej spotkamy się z wami osobiście 16 lutego, także klikajcie, spotkanie jest w Warszawie. Widzimy się w Centrum Konferencyjnym w Browarach Warszawskich. Szkolenie zacznie się już o godzinie 9, trzeba być punktualnie, bo jest duże zainteresowanie, sporo osób, ale kilka miejsc jeszcze zostało, także dzisiaj właśnie dzielimy się z wami tą możliwością dołączenia podczas tego webinaru, no ale temat, jak to powiedzieliśmy na początku, tak, hot, bo i tutaj i pan Rafał Zaorski temat wywołał i ostatnio też jest szeroko omawiany w mediach, ale znikąd to się nie bierze, bo jest to też oczywiście opcja z jednej strony na rozwiązywanie bardzo często poważnych problemów innych osób, ale też na zarabianie pieniędzy. I tak jak tutaj ktoś wcześniej napisał, mamy taką zasadę win-win i te transakcje są nie tylko dochodowe, ale przede wszystkim przyjemne, dlatego że z jednej strony pomagamy, a z drugiej strony też jest to nasza praca, no i czerpiemy z tego dochód, dlatego tyle lat z Radkiem już to robimy i będziemy to robić dalej i z wami dzielić się naszą praktyczną wiedzą i to jest też podstawa, nie jesteśmy teoretykami, sami to robimy, spotykamy się też z tymi właśnie takimi problemami natury życiowej, praktycznej, dlatego też chętnie wam tą wiedzę naszą przekażemy, a z jeszcze większą przyjemnością będziemy uczestniczyć z wami we wspólnych transakcjach. Słuchajcie, ja ze swojej strony bardzo wam dziękuję. Radek, tobie bardzo dziękuję za taką potężną dawkę wiedzy, zresztą jak zwykle. No i co? Dzięki, słuchajcie, miłego wieczoru i do zobaczenia w lutym. Dokładnie, do zobaczenia w lutym.